Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kubus, a to kolejny odcinek Sei StarCraft 2 Legacy of the Void. Tak, ostatnio grałem kampanię. Pierwszy odcinek nagrałem z kampanii, teraz nagram filmik z nowego trybu multiplayer. Nie znajdziemy go w trybie wiosłem, lecz nazywa się współpracą. No to ma. Punkty dostałem, okej. Okay. Tak więc, do dyspozycji mamy 6 głównych bohaterów z kampanii StarCrafta, z różnych momentów gry StarCrafta. Są nim głównymi bohaterami, do których możemy rozegrać jest Raynor, Kerrigan, Artanis, Swan, Zagara oraz Vorazun. Ja gram na chwilę obecną Vorazun, gdyż no... posiada takie jednostki, a nie inne. Każdy bohater ma do dyspozycji inne jednostki. No, fajną możliwością, gdyż na przykład taki Swan potrafi stawiać wiele wieżyczek różnego typu. I jakiś Herkules, czy jakiś transportowiec. Ciekawe. Ok. Ja gram Vorazun ze względu na... w szczególności Mrocznych Templariuszy, które bardzo uwielbiam, oraz Stopicieli, czyli inaczej Stalkerów, których też bardzo często używam. Do dyspozycji również mam inny rodzaj Zealota, który jest dostępny po ulepszeniu numer 4, czyli po wbiciu 4 poziomu. Ok, tyle z mojej gadki. Zmniejszymy sobie poziom na normalny, gdyż te wysoki nie zawsze udaje się wygrać, a chciałbym zaprezentować. Tak więc, co mam do wyboru? Dokładnie na chwilę obecną 5 misji. Będę każdą próbował omówić w kolejnych odcinkach. Na chwilę obecną włączymy losową misję, po to, żeby dostać dodatkową premię za doświadczenie. No i tyle z pokrótce. Zaczynamy rozgrywkę. Zobaczymy, co tam się będzie działo. Dobra. Tak więc odliczenie trwa i startujemy. Naszym sojusznikiem jest Kerrigan. O, jak się wybiera postać Kerrigan, jest możliwość z tego co się orientowałem, poruszania się główną bohaterką. To jest, jak wiadomo, bardzo potężną postacią, która w StarCraftie 2 Heart of the Swarm umożliwiała przejście niektórych misji poruszając się tylko nią. Z tego co się orientowałem, to w tej kampanii Legacy of the Void już nie ma takiej możliwości, ponieważ bohaterów chyba trochę tak jakby znerfili i nie są na tyle potężni, żeby przejść jakąś misję samoistnie bez pomocy zwykłych jednostek walczących. Ok. No ja nie mam możliwości poruszania się jako Vorazun osobiście, lecz będę mógł przywoływać mrocznych templariuszy, którzy są, z tego co się orientowałem, co najmniej dwukrotnie silniejsi od zwykłych i potrafią, mają takie dodatkowe możliwości, specjalizacje jak szarża, czyli nie pamiętam jak to się dokładnie nazywa, ale działa na, powiedzmy, że szarża, że po prostu skaczą po całym polu bitwy. Wykonują około 5 skoków i ranią w zasięgu wszystkie jednostki, czy jakoś tak. Ok, wszystko oczywiście zaprezentuję. Na chwilę obecną mamy misję o nazwie, nawet się nie przyjrzałem, zapomniałem się przyjrzeć. Zniszczyć Gwardię Mobusa. A. Musimy zniszczyć każdy z celów głównych, zanim nam się wyda. Czyli naszym głównym zadaniem jest obrona, w sensie nie obrona, tylko zniszczenie czegoś jak z pociągi. Będą, nie wiem dokładnie co transportują, ale będzie trzeba ich zniszczyć. Ok, coś mi się... mam mały spadek FPS-ów. Zobaczę co mam za ustawienia graficzne. Niby wysokie. No podobać się, no okej. Nie będziemy zmieniać na razie. Nie będzie już całkiem źle. To się zmieni. Tak.
Podaję kropki. Moje... zabicie każdego poziomu doświadczenia swoją postacią. Mamy dodatkowe specjalizacje, których możemy używać do góry. Ostatnio jest na poziomie 10, w moim przypadku zatrzymuje czasu. Pierwszym ulepszeniem jest... Pierwszą specjalizacją tak jakby jest przyzwanie Pylona. Zauważono wrogie zerki. Mogę tam iść. Z ciekawości chciałem zobaczyć, co tam jest. Co kosztowało mi próbka. No trudno, bywa. Mam się zmniejszyć moje ustawienia graficzne, bo podczas nagrywania jakoś mi to trochę gorzej działa. Damy średnio, powinno starczyć. Uda mi się standardowe odbicia włączone, aż takich osłabego komputerka nie mam, a... A, dobra, wszystko wprowadzić, potrzebny jest reset komputer gry, a na to niestety na chwilę obecną nie pozwolę sobie. No bywa. Okej. Budynki są mniej więcej standardowo, z tą różnicą, że ja mam uniemożliwiony dostęp do niektórych budynków, gdyż... jednostek, tylko każda tak jakby postać, każdy bohater ma inne jednostki. Przywitamy się z naszym sojusznikiem, bo nawet się tylko nie mam przywitać, co ze mnie za ból. Okej, to ładnie sobie przywamy. O, mamy Francuza na pokładzie. Dobra, podstawować za czynność, ulepszenie wrót przesyłowych. Łapiemy z dużej tej, a co to? No, nie mówiłem o głównej specjalizacji, jakie mam do użycia. Tak więc, pierwsze to jest pylon, który możemy przyzwać w miejsce, które mamy rozświetlone. Czyli na przykład, jeżeli pójdziemy tu, będę mógł go przyzwać w to miejsce. Pójdziemy tu, będę mógł go przyzwać tu. Druga specjalizacja jest użycie czarnej dziury. Z tą różnicą, że jeżeli ta czarna dziura ciąga do siebie jednostki, to można je atakować. W normalnej wersji tego chyba się orientuje. W dalszym ciągu nie można. Po prostu jeżeli się wciągnął, to wciąga wszystko. U mnie w to różnicę, że moja czarna dziura nie wciąga moich jednostek. Co jest też fajne, aczkolwiek to jest tylko zwykła gra na boty tak naprawdę. O, pierwsze pociągi, nie? Nie będzie go unicestwić. Urodziła się Kerrigan. No, udało 40, zasięg 3. Dupy nie urywa. Mam mały spadek FPS-ów. Powód nieznany. Trzecia specjalizacja jest to przywołanie mrocznej temperatury. Są oni przyzyła tam określona ilość jednostek. W zależności od poziomu, jaki się bije bohatera, tyle przysyła. Zaczyna się od dwóch, później z czterech. To wygląda właśnie szarża, czy tam taniec cieni, czy jak to się nazywa, furia cieni. Po prostu skacze po całym polu bitwy i zabija jednostkę. Nie można uciec przed tym, czego się nie widzi. Dobra, tam co walczy, to nie walczą. Co widzę, coś tam idzie od dołu, więc będę stykować. Jesteśmy jednością. Jak rozpykamy ich chyba. Moje przywołane jednostki są na czas określony, więc niestety w jakimś czasie. O właśnie, w jakimś czasie po prostu znikały. Twoi sojusznicy walczą. Jak walczę, to trzeba pomóc. Payback.
Jest mi znany na przyczyna spadku moich FPS-ów. Niewystarczająca ilość minerałów. By to było takie procentowe, czy mogę po prostu to zminimalizował i wyłączył wszystko, co jest tam, co może mi przeszkadzać. Lecz niestety, jako była gra w multiplayer, niestety jest to niemożliwe. Okej. Do tego typu gry jest dobre, moim zdaniem przynajmniej jest dobre zróżnicowanie jednostek, ponieważ no zawsze jakoś to się nie... Ja po, no, moi stalkerzy czy tam tropiciele potrafią walczyć przeciwko jednostkom lżejszym przede wszystkim. No a pancerzem również, no ale przeciwko lżejszym nie szukuję się im to lepiej. Może tam przeciwko obraże... przeciwko opancerzonym nie ma duże, większe obrażenia, no ale... Są trochę mniejcy. Za to potrafią używać błysku, który, no oczywiście trzeba ulepszyć go, który potrafi, no można po prostu teleportować naszą jednostką na jakiś fragment, jakiś kawałek dalej. Dobra. Wykorzystaj. Znaczy niestety trzeba to ulepszyć. Właśnie mi się zbudował ten budynek, więc będziemy po prostu ulepszać minięci, czyli błysk. Człowiek żał. Sens jest ten sam, czyli po prostu możliwość deportacji jednostek na krótki dystans. O! Podjęliśmy sobie z drugim pociągiem. Nie przepuściliśmy żadnego pociągu. Idzie nam bardzo dobrze. No, ale co na razie nie zapraszajmy. Właśnie wszystko się może zdarzyć. Chciałbym teraz budować, to już mi się buduje. Dobra, jak to się zbuduje, będę mógł budować mroczny trukarz już oczywiście. Właśnie zbudowałem minięcie. Teraz mogę budować, znaczy ulepszyć takie coś, opracować. Reaktor fazowy działa to na tej zasadzie, że jeżeli moje tropicielki użyją błysku, to regeneruje mi się osłona. O 50%, 50% osłony, czyli 40 punktów dokładnie. Coś tam idzie, muszę się przestawić. Budujemy gdzieś pionka na trasie, na przykład w miejscu tym, trzeba nas to oświetlić. W tym miejscu budujemy pylona, będziemy tam jednostki przezywać. Wykryto cel główny, próbuję uciec. Zajmijmy się nim. Nie ma czasu. Nie wiem, czy to jest aż taki widoczny ten spadek FPS-ów, no ale mnie to trochę przytłacza. Okej, tu zaczniemy. Już jest jakaś ta mała gromadka, już jest tych... Chciałbym jeszcze jednego pajlunka zbudować w miejscu tym, żeby łatwiej było mi jednostki przezywać, bo tu to trochę jestem zabudowany. Albo po prostu pójdę na piechotę i zbuduję tu. Tu. O pajlunka tutaj przyjrzyjemy takiego mrocznego. O. Mamy dodatkową misję, które też są obecne w tej misji, które w tej trybie. Przyjmiemy takie jednostki. O, byli. Wykorzystaj moją umiejętność. Jestem jądrem. Patrzcie, jak to prowadzi z zwykłymi hybrydkami. O, tu już na zerku musiałem żadną się przyzwać. Moje jednostki. Tutaj przyjdziemy. Jak to się rozprzestrzeni, to fioletowe coś, to uniemożliwi budowanie Nexusa. Nie wiem, czy to jest obliczone, ale...
nie byłbym zadowolony i będę nie mógł dawać bardzo z racji tego, że zerk się rozrósł. Nie to było obliczone. Nasz pylon jest atakowany. Wyraź wolę. Otchłani. Twoi sojusznicy walczą. Że mogę budować na fiatowym. Mogę? O, a. Więc całkiem pozmieniało się wiele z tego, co widzę. Z tego zawsze się orientowałem, nie można było budować na takim czymś jak biomasa, czyli to, co posiadają zergowie. Opracujmy folię cieni, czyli moje zergowie będą mogli skakać po całej mapie, po całym polu i walczyć. W sensie szarżować takiem. Opracujemy też minięcie dla nich. Przyjdziemy trochę jednostek. Ponieważ gaz się już wydobywa. Ono tego nie potrzebuje prób. Próbników. Nasz pylon jest atakowany. Mało surowców. Twoi sojusznicy walczą. Gdzie ja przychodzę? To nie jest zbyt miłe. Jesteśmy jednością z cieniami. Twoi sojusznicy walczą. O, przysłali dwa poziomy naraz. O. Zostało do zniszczenia jeszcze 4 pociągi na szybkie obliczenia. Niewystarczająca ilość minerałów. Z cienia przychodzę. Pozwólcie mi na zniszczenie mojego. Nadchodzą siły wroga. Zabić ich wszystkich. Z pewnym zniszczeniem mojego gateway'ka. Dobra, budujemy to ładnie parę próbki. Tu część oświetlamy to, że po tym już. Robią i zwycięstwa. Więc porównamy standardową jednostkę mocznego templariuszy z jednostką gwardii cieni, czyli jednostek lepszych. Podstawowa zasada jest, są obrażenia. No, teraz jakby musiało sobie zdechnąć, czyli się odbywać. No, podstawową zasadą jest to, że podstawowy templariusz ma podstawowego ataku 40, bo 45, już nie pamiętam. A taki przywołany kwarty wykorzystaj moje umiejętności. Posiada tego aż twoi sojusznicy walczą. To chyba będzie jak mówisz. Pewnie się będę przywołał do dnia zagłady ich jakieś miejsce tu pobudujemy ich. O, dodatkowa jednostka jeszcze, którą mogę przywoływać, budować, szkolić, jest czerwony archont. Standardowi archoncy są oczywiście niebiescy. Ten jest czerwony. Walczy czerwonym promieniami. Czerwonymi piorunami. Coś go wychowało, nagle przestało. Otchłań. Wyraź swą wolę. Niszczyć, unicestwić zergów. Twoi sojusznicy walczą. Czerwoni archonci byli z pewnością w StarCraftie 1. Dynce. Nie wiem czy w drugiej części StarCrafta dwójki byli. Nie będę jak kłamał, bo nie grałem w drugą część StarCrafta dwójki, więc nie jestem pewny. Nie mam sobie ręki do cięcia to. A w pierwszej części byli na 100%. Nie walczyli, tylko byli po prostu. I bo głównym zadaniem była możliwość przejmowania wrogich jednostek. A głupota teraz. O, tutaj podają walczyć i zamęt siać, czyli zaznacza się pole, pewne pole wrogich jednostek i one po prostu napierdzielają się między sobą.
Ulubione jednostki są mroczni templariusze ze względu na siłę, jak, moc obrażeń jaką posiadają. Czyli podstawowy 55 i kwadracie 95, czyli dużo się myliłem. O 5 obrażeń zapomnę. Zlokalizowano cel główny. Trzeba go zniszczyć zanim ucieknie. Nie możemy pozwolić, czy coś tu mają jeszcze? Do broni! Wróg ogłuszony. Uderzajcie! To działa. Szarża mrocznych topiariuszy. Jest to bardzo potężna broń, nie oszukujmy się. Która normalna jednostka zadaje tyle setek obrażeń w tak krótkim czasie. W standardowej grze to byłoby zbyt potężne, ponieważ wyszła wynosiła na taką armię zergów z 20 templariuszy i prawdopodobnie 3/4 jego armii by zdechła, przez to, że podczas wykonywania takiej furii cieni, czy jak to się nazywa w oryginale, moim zdaniem to szarże lepiej brzmi, po prostu oni są nietykalni, nie można ich zaatakować, bo no, po prostu no, są zbyt szybcy w tym momencie i no, nie da się. Po prostu się nie da. I tyle. O, pylonki muszę przyznać. To jest nowość. Zazwyczaj staram się kontrolować na bieżąco. I nie ma to jakiegoś tam braku w tym. Dobra, dodatkowe. Pociąg zniszczony zostanie. Ukończono zadanie dodatkowe. Za to będzie dodatkowe oczywiście punkty expa. Wykorzystaj moje umiejętności. Rok wije się. Twoi sojusznicy walczą. To się nie zgadza, co to jest? Co mi się wydawało, to była stara królowa. Tak. Nasz pylon jest atakowany. Twoi sojusznicy walczą. No fajno, został zniszczony. Co za plugawstwo. Twoi sojusznicy walczą. Twoi sojusznicy walczą. Z cienia. Atakujcie, moi mroczni templariusze. Potrzeba więcej wespalu. Zadanie główne zostanie niedługo ukończone. Czyż ty jechał tutaj? Nie przestawajcie pociąg? Zabijać. Chcę ich wziąć. Ostatni na pociąg, z tego co się orientuje, więc zaraz będzie koniec tej misji. No i tak otóż. Ile tam tych mroczni templariuszy jest? 3, 6, 8, 16. 18 mrocznych templariuszy, było widać, zasiało miazgę, zniszczyło niemalże wszystko, co napotkało na swojej drodze. Jestem tu. Zwycięstwo! No, ja mam tu zwycięstwo. Nie wiem, ile taka gra trwa około. Myślę, że niezbyt długo, a tryb bardzo przymierzający. No i po wszystkim. No i tym bardziej, że jest o co walczyć, ponieważ trzeba zdobywać punkty doświadczenia, za które oczywiście są kolejne ulepszenia i kolejne jednostki i tak dalej. Podstawowa za wykonanie misji dostaje się 20 tysięcy. O, tam było jakieś tam osiągnięcie. Zawidy poziom pewnie. No i dodatkowe expy za to, że się wybrało całą misję, za poziom trudności dodatkowy exp, za wszystko jest prawie exp. No. Tak więc mam nadzieję, że się wam podobało. Będzie oczywiście więcej. Teraz będę nagram kolejny odcinek z kampanii. Niestety jeszcze nie jest gotowy. Mam nadzieję, że weekend się jak niedzielkę, jakoś niedzielę wieczorem jakoś się ukaże. Tak więc do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się ciepło i zapraszam do lajkowania, komentowania, polecania mojego kanału. Krytykowania przede wszystkim, co wam się podoba, co mam zmienić w nagrywaniu, co robić, czego nie robić. I tak dalej. Zapraszam w niedzielę. Tak myślę, że tam pewno się ukaże kolejny odcinek. A więc do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Dobranoc.